rozpakowujemy kolejną przesyłkę. Słuchajcie, ja tutaj sobie pozwoliłem ją rozpakować. Dzisiejszego odcinka jeszcze nie będziemy testować tego wzmacniacza, ale już w niedługim czasie na pewno będziemy testować i właśnie do tego celu tutaj przyszedł sprzęt. Szczere podziękowania dla pana Jacka z Warszawy. Słuchajcie, kolejny sprzęcior, który będzie na wyposażeniu. Normalnie jestem be happy, że coś takiego tutaj mi się udało. To znaczy nie tyle mi, co dla was po prostu, co dla pana Jacka. Pan Jacek przesłał dla mnie. Zgadujemy. Nie, nie będę zgadywał, bo znowu będę posądzony jakieś gry losowe. Słuchajcie. Nie zgadujcie. Ja wam to zaraz powiem, co to jest. Ale może zanim rozpakuję czołóweczkę. Jak widać generatorek, słuchajcie, GWIS, tak jakiś GFG 8020H, nie wiem dokładnie na razie jeszcze nic o tym generatorze, jest tylko tyle, że tak wygląda. Właśnie to przed chwileczką rozpakowałem i będę musiał tutaj zaraz sobie symbol wpisać w internet i sprawdzić, co to jest za generator. No, jakby nie było. Tak to wygląda z boku. Generatorek. Zaraz zobaczymy, co to potrafi, słuchajcie. Power 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10, 1 Hz. Sinus, trójkąt, prostokąt. Wyjście w TTL. Input VCF. Będziemy musieli zobaczyć w instrukcji, co to jest. Częstotliwość, gate, czyli brama. Frequency, częstotliwość. To jest kursor bodajże, tak? Dobra, podłączamy, co? Podłączymy i zaraz będziemy wiedzieć, co kanał. A więc dobra, jest tak, że już włączymy go, nie? Podłączymy sobie zasilanie. No i dobra, teraz tak, power on. Na razie mi to nic nie mówi, bo weźmy sobie teraz sondę do oscyloskopu i podepnijmy sobie wyjście pod oscyloskop. Zobaczmy, co to jest. Teraz tak, sinus. Zróbmy sobie sinus. To jest amplituda bodajże. Amplituda 50 ohm. Output. No dobra. Podepnijmy sobie wyjście pod oscyloskop. O, tutaj sobie się dopniemy. Zróbmy sobie auto. O. Dobra, i teraz tak, voltaż w RMS. Częstotliwość, time, frekwencja. Aha, tu już jest. Here. Time. Voltaż. O, jest, okej. Okay. No dobra, zobaczymy, co on tutaj daje. Włączyłem sinusa. To jest amplituda, to już widzę, że to jest amplituda. Trójkąt, prostokąt. Okej. 1,16 V, jak jest na nim skręcony. Czas 216 Hz. No i 216 Hz mi pokazuje. No i teraz już widzimy jej przebieg i
Tylko nie wiem, czy tutaj dacie radę zobaczyć częstotliwość na tym oscyloskopie. Jak to się zbliżę, to będzie coś nie widać. Tak, niestety. Moment, no dobra. 216 Hz,6. Ile częstotliwość też jest 216 i 5, dobrze jest. Czy nie widzę za kamery. No dobra, zobaczmy co tutaj od HK mamy. Teraz tak. Do 1 kHz. To jest częstotliwość fine, czyli już finalnie, nie? Możemy sobie to zrobić. No bo może, no bo... A czemu tutaj ma w ten sposób, że to ma być sinus? To ma być. Mam. Tego to ma. O, jest sinus. Kalibracja. O, jest sinus. Musimy sobie skalibrować sinusa. Ok. Z tego co tutaj widać, to jest ok. Do końca w lewo i jest ITS. No to dobra, no to zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Do ilu? Do 2 kHz, tak? Co mamy na wyświetlaczu? 2, 3, no bardzo ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie, zróbmy auto, time, frequency, 2,3, no tutaj może się troszeczkę mieli, 2,3, a tutaj mamy już dokładnie 2,328. Ustawmy sobie równo 2. Ok, 2 kHz. No i tutaj mamy też praktycznie 2 na oscyloskopie. No i ekstra, słuchajcie. Zaczynam poznawać obsługę, to już jest plus i to duży. Czasami trzeba się trochę poświęcić czasu, żeby znaleźć. Tylko mnie trochę rozprasza jedna rzecz. Czemu mam... Aha, bo tu jeszcze możemy sobie zrobić tak, sonda 1:1, bo nie mamy podziałki. Ok, czyli jednym słowem mamy 1:1 i wody, napięcie w voltach. Ustawmy sobie tutaj 2 volty na działkę. No i dobra, zobaczymy co tutaj to potrafi. Dzięki wielkie panie Jacku. Będziemy mieli na czym przebadać wzmacniacz reduktora szumu. Czy to faktycznie jest aż taki dobry, że karta Rolanda, karta muzyczna Rolanda z tego co widziałem, się skończyła, nie? No dobra, to teraz tak mamy 1 do 100 kilo, 190, 200 kHz. Zwróćmy sobie 200 kHz. Auto. O, już ten trójkąt nie tak fajnie wygląda przy 200 kHz. Tak, 200 kHz pokazuje nam. Ale to możemy sobie chyba skalibrować, nie? Dobra, zobaczmy jak to skokon. No ale cóż, podłączyłem go w tej chwili bez sondy, bez dzielnika. Zrobił sobie jeszcze auto. Mieliśmy napięcie na 1,25 V w tej chwili dajemy, czyli tak jakby wejście liniowe. Wejście liniowe, no nie jest źle. Trójkąt. To same napięcie jest i sinus, remont za Boże, ale
ale to mamy 200 kHz, słuchajcie. Częstotliwość długi fal, longwave. No dobra, to czy rozkręćmy go na maksa, czyli tutaj sobie włączymy 1 MHz i do ilu MHz możemy tutaj go dorobić? A z tego co widzę, to tego nie za dużo. 2,339. 2 w sumie się. 2,37 w trójkącie i w prostokącie już widać, nie jest to ideał. O. No ale cóż. No dobra. I słuchajcie, takimi starszymi sprzętami możemy sobie mierzyć do 200, do fal długich, tak? A tutaj, z tego co pamiętacie, te VCO tamtego, mój odbiornik, ten SDR, który tutaj tam w tej metalowej puszce siedzi, no to już tamten już tak ładnie chodził, chyba do 27 czy do 30 MHz. A w sinusie oczywiście tylko, no ale to nie był generatorem. Ale do pomiaru audio na przykład, jak tutaj zrobimy sobie 1 kHz razy 1 kHz. Musimy sobie kliknąć auto. Ok, mamy 1 V na wyjściu. Możemy śmiało sobie sprawdzać, co mamy na wyjściu wzmacniacza i porównywać do sygnału wejściowego. Czyli podłączamy jeden sygnał przez do wejścia wzmacniacza i bezpośrednio na jeden kanał oscyloskopu, a drugi sygnał musimy tu rozdzielacz zrobić, rozdzielacz nawet tego typu, chociaż nie za bardzo by było, bo to jednak 50 ohmów, a tutaj się zrobi nam dwa razy po 50, czyli 25 ohmów. Drugi sygnał puścić bezpośrednio na jeden na wzmacniacz, drugi bezpośrednio na kanał oscyloskopu i ze wzmacniacza, sprzed wzmacniacza wyciągnąć przez dzielnik wtedy już do drugiego kanału i wtedy możemy sobie dwa kanały, słuchajcie, porównać. Może zaraz tak zrobimy, tylko że przy okazji ten wzmacniacz właśnie będziemy testować, ale to jeszcze nie w tym odcinku, już niedługim odcinku, także w niedługim czasie. Modulacja amplitudy. Słuchajcie, jest modulacja amplitudy. Tylko skąd? Dobra, słuchajcie, jest tak. Obcykam sobie wszystkie jego funkcje, sprawdzę instrukcję, żeby nie było jakichś tam baboli. Kiloherce, herce, kiloherce i megaherce. I megaherce. Chociaż dobrze, że wyświetla na diutkach z boku, co mamy po prostu na tym. Czy megaherce, kiloherce i miniherce, jeszcze tutaj chyba są i herce. Nie ma czegoś takiego jak miliherce, sorry. Dobra, ja kończę. Na dzisiaj to by było tyle. Ja wiem, że tego, że trochę krótki ten odcinek, ale to wielkie podziękowania po prostu dla pana Jacka za generatorek. Będzie czym testować audio w końcu. Pozdrawiam. A, łapki w górę. A, jeszcze jedna rzecz przypominam. Tutaj jest, o, jest zbiórka na te projekty DAI i autentycznie będziemy robić w ten sposób, że projekty te DAI będą jako zestawy do samodzielnego montażu i po prostu będziemy wykonywać. Ja zrobię prototyp, zamówię płyteczki i będziemy wykonywać po prostu sobie na live'ach,
tam raz w tygodniu, raz w miesiącu te moje prototypy, no, które działają. Ale żebym teraz kurde się nagrał. No i dobra. Dzięki za łapki jeszcze raz i za subskrypcję, za te dzwoneczki też. Pozdrawiam.